dało się zauważyć, że pojawił się... Te dwie osoby dla mnie były wzorem wielkiej przyjaźni, zarówno pan... Że pojawił się... Za... Pomiędzy panami, tak? Tak. Pomiędzy panami. To była wielka przyjaźń. To były dla mnie wzór, powiedziałbym, wielkiego koleżeństwa, oddania i poświęcenia w wielu kwestiach zawodowych. Byli dla mnie wzorem. Rozmawiałem zarówno z panem jak i z panem Wójcikiem, żeby ten temat zamknąć, bo to są dwie postacie, które są tak bliskie i mojej osobie w ogóle dla Związku Łowieckiego, że no, wyglądało mi, że to zostało zażegnane i że go nie ma. No. Moja rozmowa była, nie jestem specjalistą w mediacjach, niemniej jednak te zagadnienia są mi znane. No i myślałem, że ten temat jest zamknięty. 2005-2014 byłem prezesem Okręgowej Rady Łowieckiej. W latach 2005-2014 byłem prezesem Okręgowej Rady Łowieckiej. Proszę bardzo, z takich listów, i to jest kilka takich pism z 17 kwietnia 2015, z 16 lutego 2015. Wysoki Sądzie, jest to nieprawda. Pismo pan nie otrzymał? Wysoki Sądzie, jest to nieprawda. Otrzymałem kiedyś jedno pismo, ale to było pismo skierowane bezpośrednio do mnie, nie do zarządu okręgowego bynajmniej. I było to pismo osobiste, nie jako... Tak, działałem w komisji, upowszechniania psa myśliwskiego, w Komisji Etyki Kultury Łowieckiej. W Komisji Etyki Kultury. W Komisji Szkoleniowej. Szkoleniowej, przecinek, upowszechniania psa myśliwskiego. Myśliwskiego. Byłem członkiem Rady Łowieckiej, członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej w kadencji 2005-2010. Wcześniej pełniłem w kole łowieckim Eismonda funkcję sekretarza i łowczego. Nieprawidłowości, które mnie bardzo raziły, to była sprawa zabezpieczenia archiwum Polskiego Związku Łowieckiego, tu Okręgu Olsztyńskiego. Wydaje mi się, że bezpowrotnie straciliśmy archiwum. Ja myślę, że w dużej mierze ponosi odpowiedzialność za utratę tego. Tym bardziej, że jest to pracownik naukowy i wiem, że każdy z doktorantów przechodzi szkolenie na temat pracy z archiwaliami. Wypowiadam się krytycznie na temat Polskiego Związku Łowieckiego, ponieważ widzę szereg nieprawidłowości. Ja się z tą organizacją utożsamiam, tylko że ja widzę, że ta organizacja ma krzewić kulturę łowiecką, ma krzewić dobry stosunek do ochrony przyrody, ma krzewić dobry stosunek do zwierząt, ma także być wzorem pewnych poczynań ludzkich, pewnych zachowań. Nie może być tak myśliwy postrzegany jako ktoś, który tylko strzela i chla wódkę. Ja nie chcę dyskutować, bo tu mam szereg przemyśleń i natury lekarskiej, i natury ogólnoludzkiej. Po prostu dla mnie nie jest to człowiek pozytywny. Myślę, że jest szereg ludzi niezadowolonych. Było tam jedno bagienko, które wyschło. Bagienko, gdzie przez kilka ostatnich lat bytują dziki. Zagroda ma ponad 2 hektary, ale tam jest wszystko zbuchtowane przez... Ja wtedy zacząłem mu dowozić więcej soczystej. Z żoną jeździliśmy 2-3 razy w tygodniu, żeby zapewnić... Był wychudzony, tak? Był wychudzony i wiedziałem, że nie ma dostępu wody. Byłem w delegacji, tam były te właśnie sprawy poroża, jakieś nieprawidłowości w stosunku do koła łowieckiego, ryś dwierzuty. Następnie były sprawy właśnie związane z zagospodarowaniem strzelnicy, z zabezpieczeniem strzelnicy. Ramy, tak, odwetowe jakieś działania za działalność. Było szereg takich rzeczy. Była taka nieprawidłowości tych kynologicznych. Otóż był taki problem też z
sędziowaniem przez osoby nieuprawnione. Każdy członek Polskiego Związku Kynologicznego i Polskiego Związku Łowieckiego, wystawiając swoje psy lub sędziując, musi mieć aktualnie opłaconą składkę. Otóż jeden z sędziów z tytułem międzynarodowym od wielu lat uchylał się od takiego obowiązku, twierdząc, że jego to nie dotyczy. Był to jego przełożony kiedyś. Czy pan w jakiś sposób zastraszany? Zastraszany byłem z innego powodu. Bardzo ostro zareagowałem na dalsze sędziowanie pana sędziego Szczepańskiego. On mi powiedział, żebym zamknął mordę, bo może mi ją ktoś obić. Tak, była taka sytuacja, że proszono mnie o pomoc w uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego dotyczącego ułomności córki i umożliwienia zdawania egzaminu maturalnego komputerowego. Nie wystawiłem i wtedy powiedziałem, żeby się odczepili jak chcą, to jest, są komisje lekarskie, są lekarze, którzy... Potem przy tej sprawie jeszcze jedna osoba, ale powiedziałem, żeby się odczepili. O rozmowach na temat tej matury próbnej i później jak to załatwić, żeby normalna matura, to odbywały się na terenie zarządu. Przecież nie w knajpie, nie tego. Proszę. Czy łowczy okręgowy prosi pana, aby delegacje za usługi wykonywane przez pana wójcika wpisywał pan na swoje nazwisko? To już przed Wysokim Sądem powiedziałem, że zaproponowano mi, bym rozliczył to kilometrówką swoim samochodem i ja tego nie mogę uczynić, ponieważ ja mam samochód służbowy i nie można dwa razy rozliczyć. To zaświadczenie, po które zwrócił się do pana o wydanie pan Dariusz Zalewski, czy pan tego typu zaświadczenia wystawia w ogóle? Czy pan jest jakby kompetentny jako chirurg? Nie wystawiam, ale... Czy do pana się zwrócono po to, żeby pan wskazał panu Dariuszowi Zalewskiemu, kto takie zaświadczenia może wystawiać, żeby wskazać drogę? Ja nie wystawiam tego typu zaświadczeń. To było... Tok taki był, że już w Łomży wiedzą, że taką decyzję mają podjąć, czyli w tej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potrzebny jest świstek lekarski. I jak ja to mam rozumieć? Że to jest prośba o nielegalne pomoc w uzyskaniu nielegalnego zaświadczenia. Proszę pana, bo pan powiedział, że tam jeszcze jakaś inna osoba przychodziła o to takie zaświadczenie. To inna osoba przychodziła w sprawie pana Dariusza Zalewskiego, czy inna osoba przychodziła w swojej sprawie? Nie, przychodziła w sprawie pana Dariusza Zalewskiego. Ta druga osoba, o której mówiłem. W imieniu, bo też załatwiała. Ile pani ma lat? 38. Zawodowy pani jest? Posłem na Sejm. Słucham? Posłem na Sejm, drugiej kadencji, kolejnej kadencji. Poseł zawodowy, tak? Poseł zawodowy. Dobrze. Poseł zawodowy na Sejm. Zawodowy. Przypomnę, czy jest pani członkiem Polskiego Związku Łowieckiego? Tak. Od lat? Od 2012 roku. Jestem członkiem PZL od 2012 roku, tak? Do jakiego koła pani należy? Jestem członkiem niezrzeszonym. Jestem członkiem niezrzeszonym w żadnym kole, tak? Niezrzeszonym w żadnym kole. Czy jest pani członkiem władz związku? Tak, jestem szefową klubu Dian. Słucham? Szefową klubu Dian przy Polskim Związku Jestem szefową klubu Dian. Czy prezesem klubu Dian przy Polskim Związku Łowieckim, zarządzie głównym. Dian przy? PZL, zarząd główny. W zarządzie głównym PZL. Znaczy, muszę powiedzieć, że ja nie chciałabym się odnosić do żadnych konkretów i szczegółów, dlatego że nigdy jakby nie wchodziłam też w merytorykę działalności zarządu okręgowego i też nie chciałabym tutaj w tym momencie jakby potwierdzać czy zaprzeczać. Opowiadał o pewnych nieprawidłowościach jego pana Mieczysława zdaniem, które miały miejsce. Mówił o strzelnicy, o tym, że zakopane były były naboje. Naboje? Łuski nabojów. Naboi. Łusek od naboju. Tak, łusek od naboju.
osi rogacza. To znaczy, tak, w związku z tym, że to, w związku z tym, że jakby o rozmowach, o których mówimy, to miało miejsce w tym momencie, kiedy ja składałam egzamin, w związku z tym bywałam często na strzelnicy. Pan Mieczysław Wójcik jakby też mi pomagał, tłumaczył. Bywałam wtedy często na strzelnicy, ponieważ zdawałam egzamin, tak? Łowiecki. Tak, tak, tak. Łowiecki. On mi pomagał. Tak, podpowiadał. W związku z tym zwraca również uwagę na pewne niedociągnięcia, na to, co mogłoby być, czego nie było. A też jakby na tyle poznałam pana Mieczysława, że wiedziałam, że jest osobą bardzo zaangażowaną w łowiectwo, że chce, żeby wszystko funkcjonowało absolutnie na 100%. I widocznie dwa charaktery trudne się spotkały. Była liczna. Ta grupa, spotkanie pamiętam, że odbyło się z reprezentantami grupy protestującej. O to. Z reprezentantami grupy. I z tego co pamiętam, to dotyczyło to między innymi wyniesienia, czy zabrania, czy zaanektowania poroży po jakiejś wycenie. Ale też jakby to, mówię bardzo hipotetycznie, bo to nie znam szczegółów. Poroże, które tak. Zabranych czy przetrzymanych po wycenie. Marek jest osobą, która nie protestowała, chociaż miała uwagi do chociażby do niepowołania go na łowczego rejonowego. Marek Mikiewicz, nie wiem. Przyciągnął się powołanie na tą funkcję. 2-3 lata od. Zdania były podzielone. Na temat łowczego. Te zdania rozkładały się. Okręgowego. Zdania są podzielone. I to było też widać na zjeździe okręgowym. Taka sytuacja jest absolutnie dla mnie zaskakująca, bo mam kontakt z różnymi okręgami i zarządami okręgowymi i z kołami, klubami Dian. I naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żeby dochodziło do takiej sytuacji jak tu i mówię tutaj też jako prezes klubu Dian, jest mi trochę wstyd i przykro, że wzajemnie strony się pozywają, a jak ktoś pełni funkcję publiczną, a na pewno szef okręgowy taką funkcję pełni, ja też pełnię funkcję publiczną, to naprawdę jeżeli ktoś nas błotem przez chwilę ochlapie, no to po to pełnimy taką funkcję, żeby mieć tą skórę po prostu grubszą. Gdybym ja z każdą sprawą chodziła do sądu, jako polityk, jako funkcjonariusz wcześniej publiczny, ja bym z tego sądu nie wychodziła, dlatego no, to jest dla mnie zaskakujące. Jakby coś dobrego, czy miałaby pani coś do powiedzenia? Oczywiście. No to chciałam. Jest na pewno osobą wyjątkowo merytoryczną, jest osobą przygotowaną merytorycznie do spełnienia swoich merytoryczną, przygotowaną. Jednym z najbardziej wykształconych na pewno łowczych okręgowych w Polsce. Jednym z najbardziej wykształconych łowczych w Polsce. Odracza dzisiaj rozprawę. No chyba, że strony po przesłuchaniu tych świadków, których dzisiaj słuchaliśmy, mają jakiś pomysł na zakończenie tej sprawy w sposób polubowy. No bo Wysoki Sądzie, tak jak zawsze pan Mieczysław Wójcik wychodzi z taką inicjatywą jednak polubownego załatwienia sprawy, próbowania, dogadania się ze względu na tę długoletnią przyjaźń, także widzimy taką możliwość. Zresztą tak, przewodniczący nakłania stronę do polubownego zakończenia tego sporu. Pełnomocnicy oświadczają, iż doszli do porozumienia w niniejszej sprawie. W niniejszej sprawie i chcą zawrzeć ugodę. Zapraszam Państwa tutaj. Tylko tak, trochę dalej, bo to przyjemy tutaj, że tak powiem, tutaj, w tym miejscu, tak. Proszę pana. Teraz. Dziękuję Państwu, życzę wesołych świąt. Wesołych świąt.